25 września około godziny 10 w Uciechowie na ulicy Wrocławskiej doszło do zdarzenia drogowego. Jak wynika z wstępnych ustaleń, nietrzeźwy 38-letni mężczyzna kierujący Volkswagenem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni, wjechał do rowu i doprowadził do dachowania. W wyniku zdarzenia obrażeń ciała w postaci złamania ręki prawej oraz urazu bioder doznał pasażer, który został hospitalizowany. Postępowanie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie. No, to na razie.